Znamy już podstawowe zasady tworzenia pluginów jQuery. Teraz stworzymy plugin, który będzie korzystał z pętli Each. Takie rozwiązanie może być bardzo przydatne, jeśli nasz plugin przetwarza kolekcję elementów i na przykład z każdego elementu pobiera wartość atrybutu, wstawia tą wartość albo wykonuje inne czynności. Czyli dla każdego elementu w zestawie nasz plugin może wykonać określoną czynność. Pracujemy w trzecim rozdziale z grupy numer 7. Mamy kilka kapitów. Każdy posiada zestaw atrybutów data. Tworzymy teraz prosty plugin, który wartość tego atrybutu data będzie pobierał i wyświetlał za pomocą funkcji alert. Będziemy podawali parametr, który reprezentuje nazwę tego atrybutu. Najpierw może stworzymy plik naszego pluginu. Rozpoczniemy od skopiowania dokumentu z rozdziału poprzedniego. Zmienimy najpierw nazwę. Plugin będzie pobierał atrybut data, czyli po prostu nazwiemy go get-data. Teraz będziemy jeszcze musieli w górnej części dokumentu dodać znacznik script, atrybut src i po prostu musimy podpiąć plik naszego pluginu. Zapiszmy teraz wszystkie zmiany. Możemy dokument zamknąć i otworzyć ponownie, tak aby wszystkie łącza zostały odświeżone. Usuniemy kod z poprzedniego rozdziału, pozostawimy tylko tą podstawową strukturę na zewnątrz. O zaletach takiej struktury już mówiliśmy wcześniej. Na pewno będziemy musieli zastosować to tradycyjne rozwiązanie, czyli obiekt fn i dodamy do niego własną funkcję. Nazwiemy ją get_data czyli pobierz wartość atrybutu data. Wartością będzie funkcja, z tym, że tym razem do tej funkcji przekażemy parametr. Nazwiemy go dataname, czyli wywołując funkcję naszego pluginu, będziemy podawali nazwę atrybutu data, którego wartość chcemy odczytać. W naszym wypadku każdy akapit posiada dwa atrybuty, row oraz lang, czyli language. Będziemy teraz musieli zwrócić jakąś wartość, dzięki temu nasz plugin będzie mógł używać tej metody w połączeniu z tymi standardowymi metodami biblioteki jQuery, czyli będziemy mogli wszystko łączyć w takie łańcuchy. Na pewno więc będziemy musieli rozpocząć od wartości zwracanej return this, czyli ten bieżący obiekt jQuery. Ale w tym wypadku będziemy mieli do czynienia z kolekcją elementów, jeśli na przykład nasz selektor będzie się odwoływał do wszystkich elementów objętych danym znacznikiem albo do wszystkich elementów korzystających z tej klasy. Czyli dla każdego elementu w zestawie musimy pobrać wartość atrybutu data i wyprowadzić ją na ekran. Czyli mamy return this i po prostu wywołujemy tutaj tą pętlę each. Przy każdym elemencie wywołamy taką prostą, anonimową funkcję. Teraz będziemy musieli odwołać się do pojedynczego elementu w zestawie. Stworzymy zmienną, którą nazwiemy el, skrót od element. Mamy tutaj jQuery i będzie to wys. Z tym, że w tym wypadku wys odnosi się właśnie do tego pojedynczego elementu w zestawie, natomiast to zewnętrzne wys odnosi się do bieżącego obiektu. JQuery. Skoro mamy już taką zmienną, która reprezentuje ten pojedynczy element zestawu, to teraz możemy użyć polecenia alert, aby wyprowadzić na ekran wartość atrybutu data. Odwołujemy się do elementu, używamy funkcji data. Zauważmy, że teraz nasz element uzyskuje dostęp do wszystkich metod i właściwości jQuery, dzięki temu, że odwołaliśmy się za pomocą znaku dolara. Jak pamiętamy, nazwa tego atrybutu data to po prostu parametr naszej funkcji getDataAttribute, czyli będziemy tutaj musieli wpisać dataName. No i to już powinno w zupełności wystarczyć. Teraz możemy funkcję naszego pluginu wywołać. Zapiszmy wszystkie zmiany w pliku pluginu. Powróćmy do głównego dokumentu HTML. Chcemy na ekran wyprowadzić wartość tego atrybutu data dla wszystkich akapitów, czyli po prostu użyjemy tutaj selektora P. No i potem po kropce możemy naszą funkcję wywołać. Zauważmy, że pojawiła się ona na liście podpowiedzi. Teraz będziemy jeszcze musieli podać jeden parametr funkcji, czyli nazwę, na przykład role. Zapiszmy zmiany, przejdźmy do przeglądarki i odświeżmy. Zauważmy, że dla pierwszego elementu jest to wartość intro, dla drugiego description, a dla trzeciego jest to wartość footer. Możemy to teraz porównać z naszymi akapitami. Wyraźnie widać, że prawidłowo pobraliśmy wartość atrybutu data. Oprócz tego mamy tutaj drugi atrybut data lang czyli language. Tu możemy go teraz podać jako parametr naszej metody getDataAttribute. Wartość jest taka sama dla wszystkich trzech elementów, czyli mamy trzy okienka typu alert, w każdym pojawi się wartość pl. W każdym razie wiemy już, jak używać tej funkcji each w metodach naszego pluginu. Za jej pomocą możemy przetworzyć kolekcję elementów. Dla każdego elementu w zestawie możemy wywołać jakąś funkcję.